You hear the screeching of an owl. You hear the wind begin to howl. You know there's zombies on the prowl. And it's terror time again. They've got you running through the night. It's terror time again. And you just might die of fright. It's a terrifying time. You hear the beating of your heart. You know the screaming's gonna start. Here comes the really scary part. Terror time again. Oh, you just might die of fright. It's a terrifying time. Witam was, drodzy Minecrafterzy. Tutaj Hannibal i to jest The Evil Minecraft. Jak pamiętacie, byliśmy w ostatnim odcinku w jaskini, jednak wyszliśmy z niej, bo nie mieliśmy killowa. Tym razem postanowiłem, że w tym odcinku zrobię sobie pułapkę na zombie. Tak? Czemu? Po pierwsze, bo potrzebujemy trochę piórek, zawsze nam się przydają te surowce. A myślę, że to będzie fajne. No. Jak widzicie, wykorzystam swoje dzisiaj te trzy diamenty, które znalazłem w jaskini śmierci wcześniej i zrobię diamentowy killow, więc... Szykujcie się na to też, że niedługo wskoczymy do Netheru. Będzie się działo. Jest noc. Jak zapewne też słyszycie, po raz pierwszy nawiedziła mi pogoda. Tak, pada deszcz. Będę mokry. Mokry zombiak. Konkurs mokrego podzombiaka. O, tak. Uwaga, nie. No, no, wskakuj, bo nie chcę, żeby coś mi zjadło. Dobra, spoko. Uff. Dobra, tutaj to było. No, przestało padać. No, w jaskini nie może padać, nie? No. Jak pamiętacie, w pierwszych odcinkach, gdzie tutaj ogólnie się osiedlałem, była to taka mini jaskinia. Znalazłem w niej spawner zombie, więc teraz go wykorzystam do swoich niecnych celów. Skrzynie są puste, mi się przydadzą, więc je wezmę. Do moich nocnych celów. O! Teraz musimy tu ładnie zabudować. Do tego momentu. O! Tak, tak, o! Co będziemy potrzebować, żeby to zbudować? Po pierwsze, szkło, lawa, woda i drabinki. I oczywiście killów. Nic więcej to nie potrzeba, to nie jest skomplikowana jakaś budowa, Bóg wie jaka. Po prostu to jest prosta budowa na zombiaki i nic więcej. Prosta pułapka, którą znacie i kochacie wszyscy gracze i w ogóle. No. Teraz hop, 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 dalej, dalej, bo zaraz mi się zombiaki tutaj mogą respić. A tego bym nie chciał. Haniego by zjadły, sami swoi normalnie prawie. A no nie no, samych swoich zamykam w klatce. Nie. Przykro mi, gatunku zombie. Chociaż jestem jednym z was, to nie mogę się oprzeć pokusie, żeby was zniewolić. Niewolnicy zombie w szafie. Jestem powalony, wiem, sorry. Niewolnicy zombie. A kto powiedział, że ja muszę być taki normalny, co? No właśnie, nikt nie powiedział tego, więc nie będę normalny. Koniec, kropka. Dalej, 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 dalej. Oj. Dobra, dobra, raz, raz. Dobra, tu już mamy ładnie. Będziemy potrzebować w sumie jeszcze jednego poziomu na dół, bo tu nie trzeba dużego robić, po prostu na... Tak, taką odległość starczy, ze spokojem. Tu zawaliłem lekko, ale naprawię się. Naprawi się to, to znak gwarancji. Każdy kabel stoi znak gwarancji. Dobra. Może to być trochę nudne, ale myślę, ale efekt końcowy będzie bardzo fajny. Lubię patrzeć, jak się zombiaki palą. Łe, łe, łe. Jestem chory, wiem, wybaczcie mi. Tak, tak, no. Mamy tutaj wejście, więc tutaj na środku wybudujemy sobie taki tunelik. O,
Tak. Jak zapewne wiecie, lawa rozlewa się na cztery kratki. Więc jeśli tutaj wyleje źródło, to będzie raz, to poleci tutaj, tutaj i na tym powinna się zatrzymać. Jak to zrobić, żeby się zatrzymała? Po pierwsze, po prostu kładziemy drabinki. System gry uznaje to jako czwarty klocek, więc lawa na tym się zatrzyma i będzie bezpośrednio nad drabinką i się nie wyleje. W ten sposób będziemy mogli ze spokojem zrobić pułapkę. Kolejna rzecz. Tutaj ładnie. Żeby tutaj w ogóle wszystko jakoś wyglądało, musimy tu zrobić ładny podkop. Czemu? Bo wiadomo, że... jakby to powiedzieć, no. Woda musi spływać, a niestety drabinki również na tym poziomie blokują wodę. Więc woda musi jakoś mieć spływać. A jako zombiaki podskakują, to zawsze zahaczą się o lawę. Tak? One są genialne. A teraz musimy zrobić kop, kop, kop. Jeszcze jeden poziomek, kop. No. Teraz parę takich kratek zrobimy do przodu. I teraz będziemy musieli się stąd wydostać jakoś. Wybaczcie, tak ciemno. O, już nie jest ciemno. Ale... Oj, 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 oj. Tu niedobrze, niedobrze, nie, nie. Zamykam to. Kurde, muszę te pochodnie postawić, bo jest za ciemno. O, tu powinno być dobrze. Co tam, kurde, jest? Dobra, może mam nadzieję, że teraz trafiłem. O, trafiłem. Sprawdźmy, na jakim w ogóle tam poziomie jestem. O, w porządku. Jest bardzo fajny poziom. No. Będziemy mieć własną pułapkę zombiaków. Ui! Dobra, nie wiem, czy drabinek starczy. Sprawdzimy. A jak nie, to nawet będzie takie zejście. Tu. I tu się zrobi zejście. No. Myślę, że będzie starczyć. Pyk. Aha. Teraz by sobie zrobił w konia. No. Pięć drabinek starczy ładnie. Tu sobie już oświetlimy. O. Tu będziemy potrzebować kamienia, żeby zablokować. Nie chcę przecież, żeby jak coś taki zombiak przypadkowo wlazł. Co jest możliwe. I będziemy tutaj wodę. Tu sobie teraz wejdziemy do góry. O, tak. Będziemy potrzebować stąd jakiegoś wyjścia. Ale to zaraz się zrobi. Albo... Będzie potrzebować z niego szybkiego wyjścia, więc nie dziwcie się. Dalej. Co ja tu chciałem zrobić? No więc... Lawa. Tak. To musi być lawa. Więc wchodzicie tutaj. Rozlewacie. Tu rozlewacie. I tu rozlewacie. I patrzcie, w ten sposób zatrzymujemy lawę na drabinkach. Lawa nie spływa, jest na drabinkach i w ten sposób się tworzy pułapki. Teraz tak dla ogółu, żeby tutaj ładnie było, będziemy potrzebować... Wiaderko, wracaj! Wracaj! Come back, wiaderko! No. Teraz usuniemy te kamyki. Teraz będziemy to mieć... O. Teraz będziemy mieć to wiszące, dlatego że chcemy rozlać wodę. Tutaj się rozlewie? Rozleje? Oj, niedobrze. Niedobrze, nie. Tak być nie powinno. I teraz nie wiem, co zrobić. Dobra. Tutaj. Coś mi się dupnie ta woda rozlała, tak szczerze powiedziawszy. Mam inny pomysł. Jak mi się tak rozlewa woda, to nie warto jej brać, tylko... I cała mi znikła. No ta, cudnie. Dlatego ją rozlejemy w ten sposób. Myślę, że tak będzie dobrze. O.
Dobra, tego już nie kumam kompletnie. Czemu tak się stało, nie wiem tego skumać w tym momencie. Woda powinna się rozlać w trochę innych kierunkach, ale spoko. Jestem trochę w tym momencie zdziwiony, nie wiem co się dzieje z tą wodą. Nie kumam tego kompletnie. Ale chyba będę potrzebował więcej wody. Chyba, że tak to trzeba zrobić. Ale już sam nie wiem tak na serio. Będę potrzebował jeszcze co najmniej 2 wiader wody, bo widzę, że tak się nie zrobi tego inaczej. To jest chore. Jestem lekko zaniepokojony tymi wieściami. I wkurzony! Ta pułapka miała wyjść! Chociaż pierwszy raz ją tworzę, to miała wyjść. A głupia woda mi na to nie pozwala. I ta myszka się tnie. Kurde. Działaj, myszko. Run, myszka. Run! I weźcie tu nie wkurz. Nie ma creeperów? Nie ma creeperów. Jest woda, jest woda. Jeszcze mam laga sprzętowego. Nie no, ja się po prostu wkurzę. Jak tak mogło ci to stać? Laskotek na płotek. A właśnie, tutaj mam taką kopalnię odkrywkową, zrobiłem. I tam jest spore ilości tunelów do zwiedzenia, więc będziecie mogli je zwiedzić sami. Ponieważ w opisie daję wam linka do save'a. Będziecie mogli się więc pobawić, poszperać po tym świecie itp. Więc oczywiście miłej zabawy w tym momencie. Oczywiście będzie już to, mam nadzieję, że to będzie save z pułapką, którą teraz zrobię, bo jeśli mi nie wyjdzie, to się chyba złamie, naprawdę. Ale jestem dobry myśli. Spokojnie, jestem tego pewien, że to wyjdzie. Nie może być, nie ma innej możliwości, nie? Dobra. Tu? I no zobaczcie to, no to jest chamskie, no. No i tak zombie jak tam wskoczy, więc nie będzie wielkiej różnicy. No. No do choinki! Czemu tam nie poszło dalej? No ja się załamię. Oj, trzeba uważać tutaj. Teraz będzie mnie spływać. Tego nie chcę. Dobra. Trzeba trochę ponaprawiać. Dobra, teraz będzie dobrze. I włączyliśmy spawnera w tym momencie. Teraz ładnie go niszczymy. Zombie teraz się na mnie rzucił, więc nie wpadnie tam szybko. Ale się na pewno tam wpadnie. No, teraz tylko zabunkrujemy. I w tym momencie mamy pułapki na zombiaki. Zombiak tam sam wpadnie w końcu, to nie będzie żadnego problemu. Bo zombiaki będą spawnować, to nie będę wiedział, co miał robić. A teraz kończę odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie moje... O, słyszycie. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie moje inne filmy i polecajcie mi swoim znajomym. Na razie ludzie, trzymajcie się.